Witajcie, witajcie widzę na kanale Robin 2.0 w dzisiejszej recenzji Transformers Robots in Disguise 2015 Warrior Fractura. Są to klasa Warrior oraz do recenzji przejdziemy za chwilę. Serdecznie dziękuję za 32 subskrypcje, oby tak dalej, obyście pisali ze mną w komentarzu, bo kontakt z wami jest mi naprawdę na rękę niż nie, bo przynajmniej będę wiedział, co mam w recenzji poprawić i tak dalej, jakby było coś złe, tak jak w przedostatniej, jeżeli chodzi o figurki, czyli o Nitrze. Ale tam mniej więcej poprawiłem to i owo, więc było troszkę lepiej, że tak powiem. Nie było to jakieś najgorsze. No. I jeżeli pod tym filmem dobijecie, załóżmy 6-7 łapek w górę, to jutro kolejna recenzja z Robots in Disguise, a jakie figurki, to już w swoim czasie, że tak powiem. Ale niektórzy pewnie mogą się domyślać, co to będzie. Dobra, a więc jedziemy. Co to klasa Warrior? Warrior to tak naprawdę jest klasa Deluxe. Dlaczego tak zrobili, nie wiem. Mi to jest szczerze obojętne, bo i tak Rida trochę lubię, trochę mniej, zależy które postacie, a jest to fajne postacie, które człowiek chciałby mieć, ale niestety nie wydali ich. Albo nawet jeżeli by wydali, to byłby tyci problemik, bo o ile jest klasa Warrior, to nie ma klasy tak zwanej Voyager, czyli jakiejś tam innej, jakby to sobie nazwali, nie wiem. W Transformers Prime poprzedniej serii i Beast Hunters, która była kontynuacją, była ta klasa. Tu nagle znika, tak samo jak klasa Commander. Nie wiedzieć czemu. Przez to dostajemy słabą skalistykę, jeżeli chodzi o Optimusa, o Defalena, czy też Megatronusa lub Upadłego, w moim przypadku to pierwsze heheszki. Albo i też inne roboty, no, których tu i tak czy siak nie dostajemy, jak na przykład Teda, czy też inne postacie. Naprawdę jest kilka fajnych postaci, o na przykład też Grimlocka. I wiem, że Grimlocka i Optimus został powiększony, ale to tylko ich figurki troszkę większe, tak jak KO robi z Megatronem czy Hałdem, powiększy klasę Voyager do klasy Leader. Tyle. Więc i tak czy siak za dobre to jest. Dobrze, zostawmy teraz ten temat, przejdźmy do recenzji. Nasz frakcie transformuje się w taki oto motor. Jest to dosyć inne i jest to dosyć wysokie, a normalnie motory powinny być mniejsze. Przyjrzyjmy się mu trochę bardziej. Tu mamy takie coś, co dzięki czemu Fracture stoi. Bez tego też by stał, ale wiecie, na nagraniu to nie zawsze wychodzi mu. Przepraszam za karetkę, no niestety mieszkam blisko szpitala, to już mogę zdradzić. Ale więcej i tak nic nie zdradzę. Nie zawsze mu to wychodzi, tak. Więc ja wolę go po prostu tutaj trzymać tak z tyłu, żeby po prostu nie spadł. Dobrze, przyjrzyjmy się detalom. No, dosyć, że tak powiem, ładne, czerwony tu, czerwony tam. Tutaj kokpit pomalowany, a raczej ta szyba na czarno. Dobrze, tu mamy srebrny z trybu robota. Zobaczymy, gdzie ten srebrny będzie. Tutaj mamy też jakieś detale czerwone. I pomalowany farbą na fioletowo. Fioletowo, ta. I to jest pierwszy problem tego trybu. Oj, mogłem ja sobie kupić wersję Takara. I chyba zacznę powoli to robić, bo jak się przyjrzałem wersji Takara, każdej z osobna figurce jest bardziej zgodna z kolorystyką serialową oraz tak ta niegodność w frakczerze, która psuje trochę wersję Hasbro. Czyli popatrzmy, tu mamy taki purpurowy, taki mocniejszy, tu mamy taki, ja dokładnie się nie znam na kolorze, więc to jest taki fioletowy, jakiś jasny. I to naprawdę tak psuje ten tryb, że od razu widać, gdzie co jest. No dobra, tutaj może nie wiemy, co to jest, bo i tak to nic zbytnio nie jest, ale widzimy już tu na pewno i tak czy siak ręce, bo przecież tu jest staw. A tu jest dziurka, na co ta dziurka za chwilę. Więc oceniam ten tryb w skali od 1 na 10, daję mu powiedzmy, daję mu 8, bo naprawdę niektóre detale nie są zbyt dobrze ukryte, jak nogi. Tutaj, to już chyba pierwsze się rzuciło w oczy, potem ręce. No ale przynajmniej nie widzimy głowy i innych części. Co i tak jest dobra, w sumie ileż tych innych części, bo było w sumie tylko głowa i tyle, bo nogi jakoś tam widać. Za dobrze to nie jest zarobione, ale głównie tu psuje to wrażenie wspólnego trybu kolorystyka, dlatego kiedyś będę musiał się zaopatrzyć w obie wersje, że tak powiem, Takary, tego pana i jeszcze innego.
z uwagi, że kolorystyka ich naprawdę jest różna i prawie będzie do porównania kiedyś w przyszłości. A ja sobie wykorzystam do moców. Jakie to się dowiecie w swoim czasie, o co dokładnie z mocami chodzi. No więc dobrze, no. Tryb już myślę, że tak powiem, sprawdzony. Jeszcze teraz jego ukochana broń, czyli ta oto wielka strzelba, snajperka, czy jak to woli to nazywać, z lotką niepomalowaną. A i tak dobrze, bo mamy tutaj te czerwone wypustki pomalowane. To jest naprawdę dobre, bo nie każde bronie, jak wiemy, są choćby w jakimkolwiek stopniu pomalowane, więc tak dobrze. Mamy taką broń. Ja ją trochę zabiorę, żeby pokazać wam z tej strony. I ona się różni dokładnie tym, że jest trochę inna. A i też przez transformację tu mamy też taką inną lotkę. Jak strzałki, które się kiedyś rzucało. No jest inna, z jednej strony taka, a z drugiej strony taka. Więc troszkę się różni. Co jest dobre, że tak. Jak transformuje tę broń? W magiczny sposób, żeby, że tak powiem, przejść do jego funkcji, że tak powiem. Trzymania tej broni w trybie alternatywnym, to jest taka złączka. To rozszczepiamy. Powinien być taki właśnie, taki mały. Ten. To się wczepia w ten, że tak powiem. Ja wiem, mały zaczep. No, nie jest to za, że tak powiem, za dobrze się trzyma, ale jakoś się trzyma. I dodam. Mamy broń w trybie złożony. I tę broń możemy sobie przechowywać. Tu jest właśnie ta wypustka, której nic nie powiedziałem. Z drugiej strony nie ma, chociaż trochę szkoda, bo. Wiecie, więcej miejsca na broń, że tak powiem. Możemy sobie ją dać. Tak. Ups. Dam. Albo możemy sobie ją dać, obrócić. I dać po prostu w drugą stronę. To już jest troszkę lepsze, chociaż. O. Właśnie. Nie wyszło mi za bardzo włożenie tej broni. Co powiem, dajmy sobie. No, jest to ciekawe przechowywanie broni. Ktoś może uznać z tej strony, że to jest silnik, ale z tej strony, no, nie za ciekawie przechowywanie tej broni wygląda, dlatego ja frakczerę zawsze trzymam w trybie robota, bo naprawdę ta broń nie dodaje uroku, a trochę psuje ten motor, ale ktoś może pomyśleć, że to jest silnik, czy jakiś ten, ale nie, to po prostu nie. Możemy jeszcze ruszać, bo bym o tym zapomniał. A przecież to rzecz święta w recenzji, pokazać wszystkie funkcje naszego ukochanego trybu. Możemy ruszać kółkami i możemy ruszać tym, przepraszam za psa w recenzji, to już od razu mówię, że więc może czasem, że tak powiem, przeszkadzać. Nareszcie stoi, ciekawe czy będzie stał bez tego. Wielki test w recenzji. No błagam, zrób to dla widzów. Nie będzie dla was stał bez. A czasem mu się udaje. A więc przejdziemy sobie do porównań. A więc tak, teraz możecie sobie naprawdę zobaczyć jego skalę w trybie motora i porównać tego pana na przykład z Steeljamem. I powinien on być trochę mniejszy gdzieś mu dotąd. A jest taki. Skala niektórych, że tak powiem, robotów w trybie motora jest mocno zachwana, więc. Może bez dalszych komentarzy. Po jego lewej Transformers Romance in Disguise. Steel Joe, a po jego prawej Transformers Combiner Wars Swindle. A teraz przyszedł czas na porównanie z jakimiś Autobotami, a więc po jego lewej Transformers Reed Cybertron Legends Breakdown oraz Transformers Movie One Long Arm. Więc z trybu motoru przechodzimy sobie w tryb robota. Na początek zaczniemy od. Że tak powiem, przesunięcia tego, co nam podtrzymywało motor do takiego stanu. Teraz przejdziemy sobie do tyłu. Wyczepimy z takich małych tutaj. O, widzicie, już mi się nawet wyłamało zaczepów tylnie nogi. Tak, mamy coś takiego. Teraz, że tak powiem, wyczepiamy ręce z tych bolców tutaj. Nie wiem, czy je dobrze widać. Tutaj są takie bolce. O, i one trzymają te ręce. Okej. Tam mamy coś takiego. Teraz rozszczepiamy to. Tak. I teraz widzimy naszą główkę. Frakcja. Teraz bierzemy przód. Trzymamy. Tak, bierzemy przód motoru. I on sobie nam wędruje do tyłu. Przesuwa naszą głowę. Tak. Mamy coś takiego niczym superowy jeździec. Jeździec, przepraszam.
Teraz nogi dajemy na dół. Teraz, że tak powiem, to czarne coś będzie nam robiło za stopy, a więc odchylamy, odchylamy. Tadam. I teraz rozszczepiamy kółko akurat, jeżeli nam pozwoli się odczepić. Tutaj jest taki mały zaczep. I powinno się nam dobrze w recenzji wszystko odczepić. O tak, magia. Teraz idzie to bardziej do tyłu. Tutaj mamy taki mały zaczepik na taki bolec. Właśnie chodzi o to koło, które musimy obrócić tutaj. I teraz powinniśmy dzięki takiemu stawu przechylić to i to powinno wejść o pięknie w to miejsce. Tadam. I tadam. To otworzy nam plecaczek. Fracture już prawie jest gotowy. Prawie jeszcze te ręce. Jest taki mały, ups, tutaj jest taki mały bolec. Jak nie, to spróbujcie to po prostu normalnie wysunąć, bo to się da. Cyk, cyk, cyk. I tu tak samo. Tadam. Fracture w trybie robota. I jest już gotowy. I tak, na początek przyjrzymy się naszemu fracture'owi w trybie robota. Mamy tutaj ładnie pomalowane stopy na ten fioletowy kolor. Jedyne co może psuć nam wrażenie tych stóp to te koła. Ale po prostu to jest związane z jego transformacją. Mamy ładny tłów tutaj. Jakieś detale zrobione z właśnie z tego co mamy schowane. Czyli z przodu motora. Ale i tak jest to ładne. Mamy to zeskanujące logo, że tak powiem. Decepticona, które troszkę psuje mi wrażenie, że tak powiem, starych, dobrych look i tak dalej. No ale cóż, taka moda. Aby już później w innych seriach nie było czegoś takiego, bo naprawdę jest to... Może ma to jakiś swój urok i dodaje, że tak powiem, personalizacji tej serii, że o, to jest faktycznie RIT, ale mi to naprawdę nie przypada do gustu. Dobrze, mamy ręce, które są niestety w tym kolorze tego jasnego fioletu i to... Czyli, że tak powiem, to te malowania, które widzieliśmy już w trybie motoru, to zbytnio nic nie mamy. Tu mamy te detale takich rogów i tu mamy minikony, które niestety nie da się ich wyjąć ani nic. No, trochę, trochę słabo. Teraz głowa naszego fracture'a jest taka. Taka głowa typowego z Walla z Transformersów. Troszkę przypomina mi głowę Mahawka przez te takie, jakby włosy. Ale krecik, coś tego typu. Niestety krecik w tym odcinku nie wystąpi, bo jak widzicie, głowy z Robots in Disguise nie mają light pipingu, a co za tym idzie, no nie śmiercą. Ale jest ładnie pomalowana, to trzeba przyznać. Klatka piersiowa też jest dosyć ładna dzięki tym detalom. No i mamy to, co zwykle w trybie robota nie patrzymy, czyli tył. Ale tył jest dosyć mały, no i nie jest to jakiś wielki po byku plecak, który... Nie wiem, jak bardzo psułby mi tego robota. I tak jest to mniejsze niż na przykład u takiego Stingera, czy jakichś innych po prostu ridowych robotów. A naprawdę niektóre mają z tym problem, ale wiecie, to motor. Z tyłu no, nie ma za dużo detali, ale jakie są. No i niestety cięcia budżetowe w plastiku, ojojoj. Ale tutaj nie mamy jakichś wypustek, czyli dobrze, że tak powiem. Jeżeli chodzi o porty na broń w tym trybie, bo bym oczywiście jak zwykle tego, o tym zapomniał, mamy ten tryb z trybu motora. Mamy tutaj ręce obydwie, czyli już mamy 3 i 4. Zapomniałem wam też o tym powiedzieć w trybie motora, ale za bardzo to się nie sprawdza, więc po prostu to się bardziej sprawdza w trybie owym robota. A więc co, przejdziemy sobie do artykulacji tego pana, artykulację zaczniemy od nóg. Mamy pełen wykop, że tak powiem, do przodu, czyli pełen wychył, pełna, że tak powiem, 32. Do tyłu może już nam troszkę blokować plecaczek, chociaż niekoniecznie. Jeżeli nam owy blokuje, to po prostu przesuwamy nogę tak i już mamy o wiele lepszy wykop do tyłu. Mamy też kolana, tak, dzięki transformacji, ale mamy, tak, jeżeli ktoś się bardzo uprze. Do przodu to za bardzo nie da rady, no ale jednak coś tam jest w tym kolanie. No i mamy nogi dzięki transformacji tak ruchome, chociaż jakieś pozy można z tym robić, owe. Mamy też oczywiście, bo bym znowu zapomniał, ten staw taki obrotowy, czyli juhu, pełen obrót jak zwykle.
No i czy zrobisz nam pełen szpagat fracture? Oto pytanie. I tak prawie pełny szpagat, no bo tu jakieś jednak ograniczenie jest. Ale szpagacik oby jest, czyli nie jest najgorzej z tą figurką. Niestety w biodrach nic nie mamy, szkoda. Idziemy do głowy, która jest tylko tak ruchoma i tak pełnego, że tak powiem, do tyłu nam nie zrobi, ale ze względu na transformation tego pana. Ale i tak to nie jest, że tak powiem, najgorszy, bo to nie wiem, no, czy w tej głowie był akurat pełen obrót, w głowie by się przydał. Przez te właśnie tutaj takie małe cięcia, no niestety nie zrobi nam pełnego obrotu, ale to też ma swój urok, ta głowa, że tak powiem, także mi to nie jest za bardzo u niego akurat potrzebne. Jeżeli chodzi o ręce, mamy pełen obrót, czyli wow, pełne 180, tak. Tu znowu mamy te takie stawy, czyli znowu Wii, również pełen obrót. Do tyłu, do przodu. Już w sumie było. Tutaj mamy jeszcze ten staw związany z transformacją, czyli tak, do tyłu nie pójdzie. Możecie o nim zapomnieć. No i mamy co nieco w rękach, bo czemu by nie? Mamy coś takiego, ale to dzięki tylko transformacji, także za dużego popisu to nam nie daje, ale jest co jest i my mamy się tym cieszyć. A więc co? Przejdziemy sobie do uzbrojenia naszego robota, który znajduje się owe tutaj. Tego pana sobie troszkę oddalimy. Przetransformujemy je w ten sam sposób, czyli po prostu tak. Robi na taki piękny klik, jak mogliście usłyszeć. I to uzbrojenie ma jeden port na trzymanie i drugi port na trzymanie. Ja najbardziej lubię tę broń, że tak powiem, po prostu uwielbiam trzymać z tyłu na tym plecaczku. Niestety nie mamy czegoś takiego, a szkoda, bo by było bardziej zlejalowo, ale mamy też to tak. I tadam. Za bardzo serialowy wygląd to nie jest z tą bronią, ale no może trzymać z tyłu, także gdzieś tę broń możemy trzymać. Ja preferuję takie ustawienie lub z drugą stronę z uwagi, że ta broń w serialu po prostu była tak u niego wyeksponowywana. A i to jest, jakbyście nie zauważyli, w trybie alternatywnym jest to drugi tryb Fracture'a. Bo jeszcze był cybertroński albo nawet jest do kupienia i zaraz o tym powiem trochę głębiej. Rozwinę temat, ale to będzie pod koniec, dokładnie przy porównaniach, troszkę sobie poględzę o tym. Lubię ględzić. Mamy też, prawda, ten porcik. Tu możemy trzymać tak. W inny sposób nie radzę. Może być coś takiego. Troszkę, że tak powiem, naciągane, ale zawsze mamy port na dodatkową broń, jak ktoś lubi uzbrajać o figurki. Dobrze. Trochę takie. Nie no, ale w sumie efekt nawet fajny, bo jakby ten broń nie robił mu się tak ala z ręki. No najgorsze, że tak powiem, to nie jest. No. I przejdziemy sobie dla tego, że tak powiem, trybu, dla najlepszego ustawienia tej broni, moim zdaniem. A, i w sumie zapomniałem jeszcze powiedzieć o jednym porcie mocowania tutaj, w rakietce. Może sobie też tak to trzymać, tylko czy to ma jakikolwiek sens, no nie wiem. Przejdziemy sobie do mojego ulubionego ustawienia z tą bronią. Oby, może ją trzymać też tutaj, w tym porcie. Co wygląda tak, jakby on trzymał tę broń. No trochę dziwacznie, nawet bo ta broń wypada, także. Te ręce są niestety takie. Czasem ta broń po prostu lubi mi wypaść. Muszę sobie go bardziej ustawić. O, żebyście widzieli. O, coś takiego. A i dzięki temu portowi tutaj możemy uzyskać coś o wiele, wiele lepszego. Dlatego ja po prostu uwielbiam tę figurkę. Teraz musimy skorzystać właśnie z tego stawu. Musimy się troszkę z tym pomęczyć i to powinno trafić tam tu. I naprawdę wygląda to, jakby otrzymał tę broń. Tam. Mamy moją ulubioną pozę tego robota, po prostu uwielbiam go w tej pozie. Nie wiem, jak można teraz nie lubić tej figurki, za to, że mamy aż tyle możliwości trzymania jednej broni i dosyć dobrą pozowalność. Naprawdę. Wygląda normalnie tak, jakbyśmy na niego spojrzeli, jakby normalnie trzymał tę broń. No po prostu świetnie. No mi się to chyba najbardziej podoba w tym robocie. A więc ocenę ogólną. Daję temu panu w trybie robota, może jedyne co za te, oj, biedne kolorystyki farby, że te ręce nie są za bardzo spójne z tym.
mamy mały plecak, no ogólnie figurka mi się podoba, ma przyzwoitą pozowalność, lecz głowa troszkę dla niektórych będzie ubolewać, to już mogę od razu powiedzieć, ale mi to nie przeszkadza, ja nie jestem jakimś fanem pozowalności głów, ani takich rzeczy. Przesuń się troszkę bardziej, więc ja temu panu daję za całokształt, że tak powiem, z 1 na 10, daję mu w trybie robota przyzwoite 9 na 10, bo naprawdę figurka nie jest, że tak powiem, najgorsza. Mogła być zrobiona nieco lepiej, ale nie jest najgorzej, że tak powiem. A więc co, przejdziemy sobie do porównania w trybie robota i o małym zgrzycie tego pana. To po jego lewej Transformers Prime Dead End, klasa Deluxe i Transformers Robots in Disguise 2015 Warrior Soundwave. Teraz przyszedł czas na jakieś Autoboty, a więc po jego lewej Transformers Voyager Combiner Wars Hotspot, a po jego prawej Transformers Dark of the Moon, czy też Transformers 3 Deluxe Airrider. Po jego lewej Transformers Voyager Class Upadły lub The Fallen, a po jego prawej Transformers Premier Edition Voyager Decepticon Nitro. Teraz naprawdę widać, jak mocno różni się ta figurka od innych. A tutaj porównanie z jego Miniconem, Dive Bombem. Niestety brakuje mi, jak widać, Aizora. Bo jak wiemy, Aizor jest dostępny z Fracturem w specjalnym zestawie, a to jak na razie widziałem na Allegro, niestety trochę kosztuje, więc będę musiał chodzić po sklepach i może sobie jakoś upoluję. I tu jest pewien mankament tejże figurki. Jeżeli ktoś pamięta słynną armadę, to minikony podłączały się do swoich panów. Tu jest, że tak powiem, troszkę podobnie, tylko on te minikony ma tutaj i tutaj. A niestety te minikony nie mogą z nim tak współdziałać, bo niestety tutaj, że tak powiem, minikony to jest troszkę inne, że tak powiem, dostosowanie do innych figurek i do jego trybu, że tak powiem, cybertrońskiego, którego kiedyś zdobędę dla was i zrecenzuję z tym panem, jaka taka ciekawostka jeszcze z drugim. Wtedy będę miał oba minikony do tego pana, jak znajdę ten zestaw po 50 zł. Kiedyś go widziałem, ale kurde, myślałem, że kiedyś jeszcze go znajdę za 5 dni. No i widzicie, zwlekał chłop i nie dostał chłop. No niestety, nie zawsze to się udaje. Ale jeszcze o tym kiedyś porozmawiamy. A więc co, przejdziemy do ostatniego porównania i będziemy kończyć. A więc tradycji musiało się stać zadość po jego prawej krecik. A więc tak, zanim przejdziemy sobie do podsumowania, zapomniałem o jednej kwestii, że na naszym Fracturze Legends mogą sobie spokojnie jeździć, udawać motocrossowych zabójców, jak w tej chwili Shockwave bawił się z naszym Slashem w Jurassic World, normalnie 2 albo 1, jak kto woli, do wyboru, do koloru. I co, podsumowując Fracture'a, ja z negatywów to najbardziej przeszkadza mi w sumie ten kolor, który jest nie za bardzo spójny, także w trybie robota i trybie alternatywnym to widać, przez to widać bardziej ręce. W trybie motoru jedyne co przeszkadzają to nogi, no i dla niektórych może w pozowaniu przeszkadzać ta głowa, naprawdę nie jest to za miłe, że tak powiem. Pewno ruch głowy by mi w całości wystarczał. A i tu, że nie ma light pipingu, to no, że tak powiem, no może być to dla niektórych małą wadą. Dla mnie akurat za bardzo wadą to nie jest, bo nie każda figurka już w tych czasach ma light piping. To jest trochę smutne, trochę nie, zależy jak na to spojrzeć. Co do plusów tej figurki, to pozowalność jest bardzo dobra. Tryb alternatywny, no jedyną jeszcze tą małą wadą jest skala. Ale tryb alternatywny naprawdę mi się podoba, jest to inny motor, jest to chyba jeden z dwóch albo trzech Decepticonów, które zmieniały się w motor, przynajmniej tych, których pamiętam. Pamiętam jeszcze Sidewaysa z Armady i naszego kochanego Mahouka z, że tak powiem, z Ostatniego Rycerza. A jeszcze było wiele, wiele więcej na pewno motorów Decepticonów i nie tylko, o których zapomniałem lub też no nie dostały one jeszcze swoich figurek, które by tu można było wymienić. A więc za całokształt, no i jeszcze też ten mały brak minikonów, że musimy je dokupywać, znaczy z Dive Bombem to luz, ale za Aizonem naprawdę cena za ten zestaw wynosi nadal na Allegro w okolicach 130 zł i mniej,
rzadko kiedy można natrafić na 50 zł lub 70, więc i tak to jest duża. No, po drugie, nie widzę sensu za bardzo tego zestawu, z uwagi, że jedyne po co mi były tamte frakcje, to tylko na funkcję i może na tryb alternatywny. Poza tym tu nie widzę większego sensu, że tak powiem, bo jak widziałem recenzję tamtego Fraktura i jego pozowalność, to naprawdę jest to coś, że tak powiem, mało ciekawego. No i też te minikody nie mogą właśnie być przechowywane w trybie robota. To jest ten taki mała bolączka, że tak powiem. No ale dobrze, że chociaż te minikody i tak są, więc tutaj też plus, że w ogóle, że tak powiem, dali mu te minikony, nie zapomnieli jak w innych, że tak powiem, przypadkach filmowych czy mniej filmowych. Chociaż w większości są gdzieś te minikony. Trzeba tylko, że tak powiem, poszperać. A więc co? Ja temu panu zaczęło kształt, że tak powiem, daję ocenę 7 z plusem na 10. Naprawdę bardzo ciekawa figurka. Jedną chyba największą wadą, myślę, jest właśnie ten kolorystyka. Dlatego polecam wersję od Takary, tam już nie będzie takiego problemu. Ja czy będę zbierał Takary, czy też to, jeszcze się z tym trochę, że tak powiem, ponamyślam, czy jest warto, czy jest sens. A więc co? To byłoby na tyle. Trzymajcie się i cześć, pa, pa. Jo.